Szanowni Państwo, w tym znakomitym gronie chciałbym powiedzieć jako reprezentujący Dolny Śląsk i Opolszczyznę w Parlamencie Europejskim, że zaniepokojenie wynikające z nieudolności, bezradności, z aroganctwa tej ekipy rządzącej powoduje, że przez ostatnie 3 lata nie otrzymaliśmy żadnych środków, które nam się po prostu należą. A mówimy to o niebagatelnej kwocie, bo o 275 miliardach złotych. Przypomnę też, że przez tę nieudolność doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że Polska jeszcze do niedawna dziennie płaciła karę w wysokości 1 000 000 euro. Mogę z tego miejsca tylko zaapelować. Też po to przyjechałem, żeby zaapelować do mieszkańców Opolszczyzny, do tych wszystkich, którzy 15 najbliższą niedzielę podejmą ważną decyzję, kto powinien dalej funkcjonować po 15 jako ekipa rządząca. Mogę zaapelować, że jeśli mieszkańcy Opolszczyzny chcą mieć pewność, że środki unijne trafią do Polski, to musi wygrać ekipa zjednoczonej opozycji. Ekipa, która gwarantuje to, że środki w najbliższym momencie możliwym zostaną uruchomione i że wszystkie inwestycje, które są zaplanowane w regionie dolnośląskim, opolskim, zostaną po prostu uruchomione i doprowadzą do tego, że nie będzie zapaści w obszarze służby zdrowia, oświaty, infrastruktury, ekologii itd. itd. Zatem, proszę Państwa, 15 apeluję, aby dokonać zasadniczej, kluczowej zmiany i odsunąć tę ekipę od władzy. Bezpieczeństwo Polski w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich 8 lat zostało bardzo mocno obniżone. Filarem, podstawą tego bezpieczeństwa jest Unia Europejska. Unia, z której rząd PiS-u nas wyprowadza. To już nie są tylko deklaracje. To już nie są tylko skandaliczne, prowokujące, obraźliwe wypowiedzi. Pod adresem Donalda Tuska, pod adresem Angeli Merkel, pod adresem Brukseli, Berlina czy Paryża. To są fakty. A fakty są takie, że w wyniku zaniechania, w wyniku dyletanctwa, a być może świadomej polityki, Polska do tej pory nie sięgnęła po 800 miliardów, które na Polskę czeka. Na te pieniądze, o których mówił pan poseł, o których ja mówię, czekają polskie samorządy, czekają polscy rolnicy, czekają polscy przedsiębiorcy, czekają Polki i Polacy. To nie sięgnięcie po te środki, ba, brak wystąpienia formalnego, mówię tutaj o wniosku, to działanie na szkodę Polski. To działanie na szkodę polskiej racji stanu. I zadaję publiczne pytanie, czy wynika to ze wspomnianego dyletanctwa, niewiedzy, czy jakiegoś takiego chaosu mentalnego, czy jest to świadome, celowe działanie. W pierwszym przypadku mówimy o odpowiedzialności politycznej. W drugim przypadku mówimy o odpowiedzialności karnej. Jesteśmy w Opolu, stolicy województwa. Stolicy województwa, które bardzo mocno i boleśnie doświadczyło skutków Polskiego Ładu. Mówię tutaj o wpływach do budżetu państwa, do budżetu miasta, przepraszam, z podatków. W tej sytuacji bardzo trudno zrealizować tak ważne i potrzebne inwestycje, jakim jest chociażby obwodnica południowa, czy most, czy kolejna przeprawa przez Odrę. Ale to nie tylko Opole, to również inne miasta i miasteczka województwa, takie jak na przykład Strzelce Opolskie. I najważniejsze, jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w naszym regionie, w naszym województwie, a więc budowa obwodnicy Strzelec Opolskich. To tam krzyżują się szlaki dróg krajowych, wojewódzkich, to tam jest autostrada A4. I pomimo wielu deklaracji, pomimo wielu zobowiązań, tak, posłów, ministrów Janusza Kowalskiego, pana ministra Ociepy, wojewody jednego, drugiego, w dalszym ciągu Strzelce Opolskie są
pozbawione możliwości realizacji tak ważnej i tak potrzebnej inwestycji. Raz jeszcze powtórzę, Unia Europejska to komfort, to rozwój, to przede wszystkim bezpieczeństwo. Pieniądze, o których mówimy już dawno, są wykorzystywane w Europie. Dzisiaj powstają inwestycje we Włoszech, w Grecji, w Hiszpanii, w wielu częściach Europy. Ja nie widzę żadnego uzasadnienia dla tego, żeby te pieniądze nie trafiły do Polski. To przecież pan premier Morawiecki zgodził się na to, żeby w Polsce była praworządność. Sam się zadeklarował, że będzie dostosowywał przepisy również polskie do zasady, która jest zwykłą zasadą cywilizacyjną, czyli działania z prawem. Niestety nie złożono wniosku o miliardy, które należało się Polsce. Cierpimy na tym wszyscy. Cierpimy na tym wszyscy. Moglibyśmy dynamicznie się rozwijać. Polska gospodarka jest w tej chwili w stagnacji. Drugi kolejny kwartał nie ma wzrostu gospodarczego. Za chwilkę zacznie się rozwijać bezrobocie. To są realne zagrożenia, które stoją przed nami przed najbliższymi miesiącami. Dlatego warto jednak zdecydowanie odrzucić politykę, schować konflikty i zwrócić się o te pieniądze po to, żeby one pracowały również na Opolan. I to też bardzo mocno chcę podkreślić. Mielibyśmy być może już kolejny most przez Odrę, nie stalibyśmy w korkach albo byłby on w budowie. Przecież KPO 3 lata czeka na to, że wystartuje. Mielibyśmy może kolejny etap obwodnicy, więc mielibyśmy zapewniony rozwój miasta, nowe tereny, na których moglibyśmy inwestować. Niestety dzisiejsza polityka Prawa i Sprawiedliwości i suwerennej Polski prowadzi do tego, że te pieniądze czekają chyba na półce. I nie wiadomo, czy w ogóle trafią do Polski, bo takiej gwarancji nie ma. Myślę, że jedyną gwarancją tego, że te pieniądze trafią do Polski, jest to, żeby 15 października zmienić rządzących. I o tą zmianę apeluję. Jeżeli chcemy, żeby w Opolu również powstały te inwestycje, 15 października trzeba zagłosować za zmianą, wybrać opozycję. Dziękujemy bardzo. Mamy jeszcze do Państwa tutaj pytanie do Pana Jarosława Dudy. Przedstawi się Pan? Tak, Paweł Dedyński, Suwerenna Polska. Jeżeli proszę. Mówicie, że jesteście za środkami z KPO dla Polski, dlaczego głosował Pan wstrzymując się? Proste pytanie. Nie bardzo rozumiem, o którym głosowaniu Pan mówi. Środki dla Polski, proszę powiedzieć dlaczego. Proszę Pana, dlatego, że uznałem, tak jak delegacja polska, że środki są potrzebne, Natomiast wstrzymanie było ustaleniem delegacji, że po prostu pokazujemy w ten sposób, że środki są potrzebne, ale linia grupy była inna, więc po prostu na tym się to skończyło. Natomiast czy pan kwestionuje, że środki są potrzebne? Nie kwestionuję tego. To dlaczego nie złożyliście? A to dlaczego pana szef, to ja chciałbym odpowiedzieć, dlaczego pana szef nie, proszę? Ale chciałem pana zapytać, dlaczego pana szef do tej pory nie zrealizował własnych w tym zakresie zobowiązań, już pomijam pana premiera Morawieckiego. 6 miliardów z Gazpromu uzyskał. Ale proszę pana, mówimy o KPO. Przepraszam, jeżeli mogę. Tylko krótko powiem. Żadnych 6 miliardów nie uzyskał, bo wniosek o 6 miliardów złożono za czasów Platformy Obywatelskiej. Jakby podlepianie się pod sukcesy innych przez posła Kowalskiego, to już sprawa legendarna. Wiele by o tym można było mówić, natomiast my mówimy dzisiaj o pieniądzach, na które czeka Polska, cała Polska, również o Polonie, o pieniądzach, które są naprawdę dla nas ważne, bo w sytuacji stagnacji gospodarczej, którą w tej chwili obserwujemy, w sytuacji takiej, w której rząd zadłuża państwo na potęgę i niedługo ten licznik długu dobije do 2 bilionów złotych, nie miliardów, tylko bilionów złotych, czyli miliardów, w którym wszystko się bierze na kredyt, to za chwilkę zderzymy się po prostu ze ścianą. Budzimy się w kraju, w którym będzie trzeba, to tak jak Zagierka. Tak jak Zagierka, pamiętacie państwo, Zagierka też budowano wielkie huty, teraz buduje się Mierzeje Wiślane i inne podobne rozwiązania. Robi się to za kredyt. Natomiast tam, gdzie te pieniądze leżą i czekają, po nie się nie sięga. I dlaczego się po nie sięga? Po to, żeby tu obecni koledzy i ich przyjaciele, ich partnerzy polityczni uciekali przed odpowiedzialnością, nie tylko polityczną, ale wręcz karną, bo to, co się dzieje, o czym słyszymy, o aferze wizowej, w której się sprzedaje polskie wizy i sprowadza się obcokrajowców,
i sprowadza się obcokrajowców do Polski, w którym rozdaje się pieniądze na wille dla polityków PiS-u. Rozdaje się majątek publiczny i tego nikt nie pilnuje. To dzisiaj pokazuje, w którym jesteśmy miejscu. Za uczciwość i praworządność, za to, żeby te zasady wprowadzić, woli się zrezygnować z 800 miliardów złotych, bo o tym mówił premier Morawiecki. Bo ile się pieniędzy Polsce należy, to mówi o tym premier Morawiecki. Ja oczywiście nie będę dyskutował, czy to jest miliard więcej, czy miliard mniej. My w samorządzie schylamy się po każdą złotówkę, dosłownie każdą, bo są dziesiątki wyzwań. Szkoły, na przykład rząd odmówił nam w tej chwili dofinansowania rozbudowy szkoły PSP numer 10. Nie przyznano nam tych pieniędzy, chociaż złożyliśmy o to wniosek. To są drogi, oczywiście, o których mówimy, obwodnice, mosty, ale to są też rzeczy związane z ochroną zdrowia, to są rzeczy związane z dziesiątkami innych dziedzin życia. I szanowni państwo, żeby tego nie przeciągać, jeszcze raz powtórzę ten apel, który wygłosiłem. Jeżeli chcemy, żeby Polska była praworządna, uczciwa, żeby w Polsce po prostu przestępcy byli ścigani przez prokuraturę, a nie politycy opozycji. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce funkcjonował trójpodział władz, w którym jest również miejsce na czwartą władzę, czyli na niezależne sądownictwo, przepraszam, niezależne dziennikarstwo, to trzeba tego 15 października zagłosować za zmianą. Jesteśmy już o pół kroku od Białorusi, a jeżeli ten pół kroku zrobimy, to tą Białorusią się realnie staniemy. Prosta rzecz do tego się w tej chwili dzieje, czyli wystąpienie Polski z Unii Europejskiej, polexit, o którym panowie mówili. Strona opozycyjna jest w Unii Europejskiej nie tylko dla pieniędzy, ale również dla wartości europejskich, demokracji, szacunku dla obywatela, praw obywatelskich, ale strona rządząca często podkreśla, że dla niej były ważne pieniądze unijne, że dzięki temu się Polska bogaci. Dzisiaj po te pieniądze nie sięga, a to oznacza, że jeżeli nie są już za wartościami europejskimi, a pieniądze ich europejskie nie interesują, to znaczy, że szykuje nam polexit. To tak realnie wygląda i to jest ten krok w kierunku Białorusi, który za chwilkę może być dokonany. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze tylko tytułem uzupełnienia. Za 4 dni najważniejsze wybory po 89 roku. Wybory, które zdecydują, w jakiej Polsce będziemy żyć. Czy Polsce samorządowej, europejskiej, Polsce wolnej od homofobii, Polsce tolerancyjnej, czy Polsce zwróconej ku wschodowi, Polsce zamkniętej na wartości europejskie, Polsce w modelu takim białoruskim, modelu takim rosyjskim. O tym zdecydują Polacy. Ale chcę również powiedzieć o tym, że po wygranych wyborach rozliczymy wszystkich tych, którzy łamali prawo, którzy łamali konstytucję, którzy łamali praworządność, którzy działali przeciwko polskiej racji stanu, blokując środki unijne, blokując środki KPO i Fundusz Spójności. To jest sprawa pierwsza. To jest sprawa pierwsza, a sprawa druga. Takie osoby, jak wywołany tutaj pan minister Janusz Kowalski, są odpowiedzialne za obniżenie poziomu bezpieczeństwa Polski w każdym wymiarze. W wymiarze politycznym, w wymiarze gospodarczym, w wymiarze zdrowotnym, w wymiarze energetycznym, w wymiarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski.